Czemu zawdzięczamy? Co? To? To? Mhm. Ponieważ jestem po szczepieniu, to przeczytałem, że jeżeli będę miał taką czapkę, to uniemożliwi to Billowi Gatesowi sterowanie mną za pomocą chipa, który mam wszczepiony, i na przykład doprowadzenie na krawędź ziemi i spadnięcie gdzieś tam w przepaść. A słyszałeś o takim przypadku, że ktoś poszedł na krawędź ziemi i spadł? Nie, ale jest to dosyć skutecznie tuszowane przez NASA i resztę spiskowców. Także... A ty... No co, no zaszczepiłem się, mam chipa, ale generalnie zabezpieczyłem się w ten sposób właśnie, więc nie jest to groźne. No dobra, to dlaczego się szczepiłeś? Nie rozumiem tego. No bo jest loteria i chciałem wygrać. Jaka loteria? No loteria, że jak się zaszczepisz, możesz coś wygrać i... Co ja możesz wygrać? Ja wygrałem na przykład grzałkę. Jaką grzałkę? Grzałkę, taką do herbaty. Wsadzasz do szklanki i robi grzałkę. Dostałem w nagrodę za to, że się zaszczepiłem. Mógłbyś nam zrobić herbatę z tej grzałki? Później mogę zrobić, no. Gdzie jest ta grzałka? W kuchni. Możesz ją mi pokazać? No. To pokaż, proszę. Jest w zmywarce teraz, się zmywa. Z kablem razem? Z kablem, tak. No, wygrałem grzałkę normalnie, tam dostałem za szczepienie się. No ale jak wygrałeś grzałkę, jak tej loterii jeszcze nie ma? To chyba muszę ją zwrócić tej pani z rejestracji. Jak wychodziłem, to zobaczyłem, że leżała na stole, pomyślałem, że to dla mnie. A jak w twojej głowie odbyło się losowanie? Nieważne. Czemu teraz zdjąłeś czapkę? Już się nie boję, że cię Bill Gates steruje? W zasadzie i tak dowiedziałem się, że ona będzie mi potrzebna tylko przez 2 lata. Ponieważ... A minęły już 2 lata? Jeszcze nie, ale w zasadzie lada moment minął. Ponieważ pewien laureat... Krzyś, chyba ci mózg wypadł. Tak. Ponieważ pewien noblista, Luc Besson Montagnier, który w 83... Odkrył wirusa HIV, tak jak znaczy zidentyfikował go razem z zespołem, a w 2008 roku wyizolował retrowirusa, za co dostał wspólnie tam z kimś Nagrodę Nobla. Teraz, a potem z kolei tam Peron mu odjechał i został nawet przyłapany na tym, że występuje w jakichś filmach dokumentalnych, które zaprzeczają w ogóle istnieniu wirusa HIV. Teraz właśnie powiedział, że wszyscy, którzy zaszczepili się, w 2 lata umrą. A ma jakieś... W sensie, na czym opiera tę swoją przepowiednię? Na takim filmie z żółtymi napisami. Także w sumie czapka będzie potrzebna przez 2 lata. Zresztą z pewnym takim szczepionkosceptykiem się założyłem, że jeżeli za 2 lata mimo wszystko będę żył, to on stawia browara i kebab. A ja bym się założyła o coś większego, że skoro za 2 lata ty będziesz jeszcze żył... Nie, jeżeli... To inaczej, to ja wezmę... O mieszkanie. O mieszkanie, że jeżeli będziesz żył za te 2 lata, to on ci oddaje swoje, a jeżeli nie będziesz żył, to on dostaje to mieszkanie. No, muszę zrobić aneks do tego zakładu. No, tylko musiałbyś przez 2 lata na siebie uważać. No nie, no z powodu szczepionki, no wiesz. No tak, z powodu szczepionki. Ewentualnie mogę zrobić jeszcze inny wariant, że biorę ogromny kredyt. No, jeżeli przeżyje, to on go spłaca. To jest bardzo dobry pomysł. Ja mam dla ciebie też ciekawostkę. Chyba schudłam, bo mnie telefon nie rozpoznaje, słuchaj. Spełniło się marzenie wielu moich widzów. Ja nie umiem japońskiego. I nie jest Konnichiwa. To ciekawostka dotycząca słowa ayuto. Ale jest to słowo karoshi. Przepracowanie? To śmierć z przepracowania. Dokładnie. Jest zjawiskiem nagłej śmierci w Japonii, spowodowanej przepracowaniem i stresem. Pierwszy taki przypadek odnotowano w 1969 roku, a obecnie ponad, i to jest zagadka dla ciebie, ilu Japończyków co roku umiera z tego powodu? Jezu, tysiące. 10 tysięcy. No. 10 tysięcy Japończyków umiera rocznie z powodu karoshi, czyli przepracowania. A, ale tutaj też masz dzisiaj ciekawostkę o rybach? Nie, to była moja ciekawostka. No dobra, to ja dzisiaj powiem ciekawostkę o rybach.
Płaszczka. Jaka? Przyczyniła się do śmierci australijskiego przyrodnika Stevena Irwina. W trakcie realizowania filmu dokumentalnego, to, że ty wiesz, to nie znaczy, że nasi kochani widzowie wiedzą. Realizowania filmu dokumentalnego pod wodą, płaszczka przebiła mu klatkę piersiową, czym? Kolcem. Końcówką swojego ogona. Przy ogonie. Tak. Nie, nie, to nie jest końcówka ogona, ponieważ płaszczki... Wykład, no tu muszę teraz do chrzęstno-szkieletowych przejść, bo one są spod ustnych właściwie. Nie, to są po prostu... Zaznacz markerem. Nie. O nie, to strzykawka. A! Doktor Magda poleca zbadać hormony. Jest tam chip w środku? Nie. Jezu, gdzie one są? Dobra, no to dobra, może zanim ty znajdziesz tę ciekawostkę, to ja chciałam nawiązać najpierw tym do tego, co powiedziałeś o grzałce, bo najprawdopodobniej dokonałeś przestępstwa kradzieży. A zwrócę. Skoro jest to, to jest przywłaszczenie mienia, skoro jest to kryminalna rzecz, to postanowiłam, że w tym podcaście, piąte przez dziesiąte, nawiążemy trochę do podcastu Piąte nie zabijaj i przeczytam wam... A nie kradnij, jest które? Szóste. Jedenaste, nie bajdusz. Nie zawsze pouczają, że to piąte jest szóste. Chwila dla ciebie, rok 95, 11 maja. Co ja wtedy robiłem? I uwaga, fałszywy brat bliźniak. I to jest zagadka kryminalna, którą rozwiążemy w komentarzach. 50 minut. W komentarzach. Okej. Okay. Dobra? A tu jest odpowiedź? Tak, tu jest odpowiedź. A czy ja będę mógł zgadywać? Będziesz mógł zgadywać. Ale w komentarzach. Tak. No dobra. Ale nie, no ale ja, dużo, ja lubię komentować, ale dobra. Spoko, możesz tutaj zgadywać, najwyżej wytniemy. Uwaga, gdy Bart Simpson odzyskał, ale Burt, nie Bart, odzyskał przytomność, nie mógł sobie nic przypomnieć. Czuł pustkę w głowie. Uległ pan wypadkowi, panie Simpson, powiedział współczująco lekarz. Złamanie żeber, wstrząs mózgu. Jednak miał pan więcej szczęścia niż pański brat, mrugnął porozumiewawczo. Bert bardzo wolno podniósł głowę. Jaki brat? Mój brat? A cóż się z nim stało? Nie może pan mu już pomóc, rzekł lekarz z naciskiem. Zginął na miejscu. Mrugnął porozumiewawczo, dziwny. Dobra, okej. Okay. Doktorze, niech pan nie uważa mnie za szaleńca, wymamrotał Bert, ale nie mogę sobie nic przypomnieć, nawet tego, że mam brata bliźniaka. Niech pan się nie martwi, panie Simpson. To normalne. Pamięć wróci. Teraz najważniejsze jest to, czy pan jest Bertem, czy Haroldem. Nie mam żadnych dokumentów. Ależ, odpowiedział lekarz, miał pan dokumenty. Pański brat też miał dokumenty. Dowody tożsamości, książeczki czekowe były w kurtkach, które leżały na tylnym siedzeniu. Na czym więc polega problem? Lekarz uśmiechnął się. Nie wiemy, do którego należały które dokumenty. Przecież jesteście bardzo podobni. Już po tygodniu Bart został wypisany ze szpitala i to jako Harold Simpson. Dawno sobie wszystko przypomniał. Całe party u Roya, agenta Harolda. Harold był wtedy tak pijany, że Bart i Roy musieli wepchnąć go do samochodu. Na tylnie siedzenie. Padał ulewny deszcz i jechali zbyt szybko. Na zakręcie stracił panowanie nad kierownicą. Bart zamknął drzwi willi. On mieszkał na pierwszym piętrze, Harold na parterze. Teraz sam miał do dyspozycji cały dom. Najpierw zatelefonował do prawnika Harolda. Chce pan zmienić swój testament? Tak, odpowiedział Bart. Słyszał pan, że mój brat Bart... Ach tak, czytałem w gazecie o tym. Niech więc przyjmie pan moje kondolencje. Zaraz prześlę panu stary testament. Następnego dnia znalazł go w skrzynce. Tak jak podejrzewał. Harold cały swój majątek, $7 milionów, zapisał fundacji wspierającej utalentowanych muzyków. Jego brat był znanym kompozytorem. Napisał wiele przebojów dla znanych wykonawców. Bertowi zapisał tylko willę. Trochę za mało, kochany bracie, trochę za mało, powiedział do siebie Bert. Rozległ się dzwonek do drzwi. Harold, rzuciła mu się w ramiona prześliczna istota. Wracam prosto z Los Angeles. To takie straszne. Weszli obydwoje do domu. Chciałabyś za mnie wyjść, nieprawdaż? Zapytał podchwytliwie. O Boże, zadrżała Fiona. Po jej twarzy popłynęły łzy. Bert przytulił ją mocno do siebie i pocałował. Harold, co ci się stało? Rzekła zirytowana. Proszę cię, raz jeszcze, wyjdź za mnie. Kompletnie oszalałeś, zawołała oburzona, wycierając obficie płynące po twarzy łzy. Uspokój się, kochanie, przeciągnął.
przyciągnął ją do siebie. Jestem Bert. Co? Wydawało jej się, że się przesłyszała. Na dowód szepnął jej coś do ucha i przypomniał kilka intymnych szczegółów z ich życia. Pomyślała, że to rzeczywiście musi być Bert. Kiedy pokazał jej testament, zrozumiała, dlaczego Bert wcielił się w swojego brata. Mam nadzieję, że wszystko się uda, powiedziała z troską. Skoro nie zauważyłaś niczego podejrzanego, tym bardziej inni nie uczynią tego, powiedział i siadł do fortepianu brata, by zagrać parę taktów. Grał tak dobrze jak Harold, ale nie komponował wcale. Następnego dnia spotkał się z reporterem miejscowej gazety. Powiedział mu to, co tamten chciał usłyszeć. Precyzyjnie zrelacjonował bieg wypadków, oczywiście tylko do pewnego momentu. Dwa dni później przeczytał sążnisty artykuł o Haroldzie Simpsonie. Opowieść o tragedii muzyka, który w wypadku stracił nie tylko ukochanego brata bliźniaka, ale także zdolność komponowania. Rozległ się dzwonek. Bert poszedł otworzyć i wrócił w towarzystwie dwóch mężczyzn. Jeden z nich miał na sobie płaszcz. To inspektor Tebbit. Przedstawił jej starszego z przybyłych gości. A to Roy, agent Harolda. Znasz go przecież, prawda? Harold, czego chce od ciebie policja? Zapytała przestraszona. Możesz do mnie mówić Bert. Komedia dobiegła końca. To, co pan nazywa komedią, ja nazywam oszustwem, panie Simpson. Odparł sucho funkcjonariusz. Sędzia panu wykaże, na czym polega różnica. I teraz zagadka do was i do ciebie, Krzysiu, i do mnie również. Z jaką również. Prędkością jechało auto? Kto i dlaczego chciał zakończyć komedię? I ja chciałem zakończyć komedię, bo już zaczynało mnie to trochę nudzić. Wiem, przysypiałeś. To, co pan nazywa komedią, ja nazywam oszustwem, panie Simpson, odparł sucho funkcjonariusz. Sędzia panu wykaże, na czym polega różnica. Mam rozwiązanie, poproszę. Czekaj, no to... Nie. A to będzie konkurs z nagrodami jakiś? O, bardzo, bardzo logiczne rozwiązanie. No dobrze. No. Czy konkurs będzie z nagrodami? Kto pierwszy wskaże... Tak, dostanie grzałkę. Którą chyba nowo kupisz. Nie, może, nie, może inaczej... grzałkę muszę zwrócić. Może inaczej sformułuję to pytanie. To nie chodzi o to, kto chciał skończyć komedię, tylko jak się okazało, że to było oszustwo. Że to nie był Harold, tylko Bert. Bo żona się ścięła, że to nie on? Rozpoznała nie, go? Nie, ona nie... nie ty, bo... gdyby przyszedł za mnie Leszek na przykład, niby też ma brodę, niby też jest... Dobra, okej. Okay. Też jest usiejący. On nosi ciuchy w rozmiarze S, Krzysiek, zorientowałam się w praniu. Ale mamy podobne buty. Takie same. Ale ty byłeś pierwszy. No wiadomo, że byłem pierwszy. Leszek do mnie pisał, słuchajcie, Krzysiek ma takiego przyjaciela, który do mnie napisał ostatnio i mówi tak, słuchaj, syna, czy to jest prawda, że Krzysiek sobie kupił buty z Adidasa z kolekcji Lego? Ja mówię, tak. Ale już je zamówił? Ja mówię, tak. No to jednak nie kłamał. No. Czyli tam jeszcze padło, jeszcze brzydkie słowo tam jeszcze było. Bo nie, Leszek też sobie ślicznie chciał kupić, ale Leszek lubi być pierwszy. Nie tym razem. Ale to nie był wyścig. Tak mówisz, bo przegrałaś. No i co będzie do wygrania? Niespodzianka. Coś. Coś kryminalnego. Coś kryminalnego. Naklejka z logiem Los Ustos. Okej, teraz przyszedł czas na pytania do nas. Pytanie od Szyfry. Czy zareagowalibyście na czyjąś krzywdę, która wydarza się publicznie? Na przykład widzicie, jak facet okłada partnerkę, bądź ktoś jest napadnięty. Mhm. Ja dzwonię na pały. Super. No nie, no na przykład jak jest sytuacja konfitura. Taka... Tak, konfitura. Mhm. Jak kogoś biją. No nie, no kurde, to był hardcore. Albo jak ktoś, nie wiem, krzyczy po prostu na osiedlu coś takiego strasznego, że po prostu, no nie mam pewności. Ostatnio szła taka parka, ciebie nie było i też ona strasznie płakała, ten się na nią darł, szarpał, no po prostu zadzwoniłam na policję. Raz była jakaś taka sytuacja w Sylwestra, pamiętam tutaj dawno temu, że pod blokiem usłyszałem jakieś takie, jakąś taką przepychankę, szarpaninę. Mhm. Nie, to nie był Sylwester, przepraszam. To była Wigilia i grupka dzieciaków, znaczy dzieciaków, no takich około 15-16 lat szła na pasterkę. Jakiś typ narąbany, taki dużo starszy, no mniej więcej w moim wieku się do nich przyczepił, zaczął ich tam szarpać, więc zbiegłem na dół i
Nie, no to już trzeba mieć... Znaczy on był jeden, był kompletnie naćgany, a oni byli po prostu wystraszeni. No wiesz, ale nawet nie wiesz, czy on na przykład nie ma noża, no takiej sytuacji się też można... Ale nie, no już wystarczyło nawet, że podszedłem i zapytałem się, o co chodzi, gościu się speszył i poszedł, nie? Tam na szczęście nie trzeba było... Nie, no najgorsza sytuacja, jaką mieliśmy, to było z tym pobitym, skatowanym po prostu kierowcą autobusu pod naszym... To była masakra. Taka na szczęście ciekawa pan dzielnica, polecamy. Uwaga, opowiedzcie jakąś absurdalną historię, która teraz przyszła wam do głowy. Ale zmyślone? No chyba nie. Dla mnie najbardziej absurdalna historia to było, jak pojechaliśmy, będę mówiła o naszej, jak polecieliśmy do Egiptu raz na urlop, który trwał, miał trwać 7 dni, a de facto trwał 5, bo przylot był w nocy, a wylot był nad ranem, pamiętasz? W grudniu. I pamiętasz, jak wylądowaliśmy w tym hotelu na parterze, gdzie można było do nas spokojnie wejść jakby tym chodniczkiem, mhm. I tamten alarm, który był w nocy, po prostu jak dzwonek szkolny, który był na przerwę i po prostu nagle... Był alarm przeciwpożarowy, bo ciągle ktoś... Jacyś Czesi palili... Palił szlub w pokoju i po prostu o trzeciej w nocy nagle. Ale wtedy w ogóle to jeszcze było tak, że tam to generalnie nie była do końca bezpieczna, nie rekomendowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Rzadko rekomenduje Ministerstwo chyba. Aha, okej. Okay. No, ale tam były było coś tam, coś tam było. Że jakieś tam zamieszki kolejne. Tam. Tak, i myśmy tam polecieli, słuchajcie, w grudniu i teraz wyobraźcie sobie, że jesteście w takim hotelu, z czego u nas wyjść, jakby okno z hotelu już było jakby na pustynię, prawda? Tam jakby już nic nie było, tam była taka rudera jakiegoś hotelu, no tak, tak, tak. Stary plac budowy czy coś i wokół nic, bo to było Marsalam. I wyobraźcie sobie teraz o trzeciej w nocy, czy tam o drugiej nagle, taki po prostu przerażający, przeszywający. Tak jak w szkole dzwonek po prostu. I po prostu dwuminutowy, non stop. I myśmy po prostu byli, ja byłam po prostu przekonana, że nam zaraz ktoś tym balkonem wleci z karabinami, kurczę, że to jest jakiś tam. No, że to taki jest alarm. Tak, że to jest taki alarm, który nas ma ewakuować, ale potem się okazało, że to po prostu ktoś pali bez przerwy papierochy. Tak kilka razy. W pokoju i to był alarm. Kilka razy w ciągu nocy codziennie dzwonił. Jezus Maria, to jest 1000 pytań w jednym komentarzu. Czy Krzysztof przyrządza ci śniadanka? To jest pytanie do ciebie. Zdarza się. Zdarza się. Raczej ja częściej przyrządzam. A co dzisiaj przygotowałem? Dzisiaj no to było o 17. No. Jako deser po obiedzie. No. Bardzo pyszny sok, tak, wyciskany. Z pomarańczy. Pomarańcz. Jak w pracy Krzysztofa reagują, jak przeprowadza ze sobą psa? Karmią go parówami. Tak. Albo macie... nie tylko i zaczyna pies mieć wiatry, to wtedy odsyłam go do tej osoby, która go karmiła, żeby sobie z nim siedziała. Moje ulubione pytanie. Czy Krzysztof ma wpływ na twój ubiór? Na przykład, czy mówi, ej, weź, że to ściągnij, bo beznadziejne. Tak. Chciałbym. Krzysztof nienawidzi obuwia, które ja kocham, bo jest przewygodne, marki Birkenstock, czy tam Birkenstock. I Krzysiek... Wyglądasz jak pani, co sprzedaje rzodkiewki w tym. Tak, i zawsze jak je zakładam, to mówię, o, warzywniaczek otwierasz. I są naprawdę bardzo ładne te buty i szalenie wygodne. I ja naprawdę marzę, żebyś też miał kiedyś takie wygodne buty. Mam kroksy już takich. No, już kroksy bardzo, są... Bo wiecie, teraz, Sucharek, do czego są dziurki w kroksach? Czy wiesz może? Żeby resztki godności miały którędy uciec. Dobra. Ale buty Crocsa też są przewygodne. Ostatnio zaopatrzyłam się w 2 pary sandałów z Crocsa i naprawdę dają radę. Jak to ty będziesz nosić te rzodkiewki? Oczywiście sobie buty kupiłam. Co? Które? No Crocsy. Takie drogie były? A, bo w tym miesiącu doczepów nie robiłaś, okej. Na coś trzeba wydawać. Rozpierdzielać hajs, kochany. Możemy zrobić deal. Jak ty będziesz zakładać rzodkiewki, ja będę zakładał kaszkiet. Dobra. Czy Krzysztof przesadnie dba o swój wygląd i zajmuje ci łazienkę? Krzysztof zajmuje łazienkę. Przejdźmy. Dobra. Nie wtedy, kiedy dba o swój wygląd, tylko kiedy... Cięcie. Dobra, nie. Zostawmy to. Nie, to jest dla mnie po prostu zagadka. I kiedyś gadałam o tym z moimi dupeczkami, które serdecznie pozdrawiam, bo chyba trzy z nich ma ten sam problem. Po prostu co do jasnej cholery u licha ciężkiego można robić przez pół godziny siedząc na kiblu. Co? Czego nie możesz zrobić na kanapie? Jakbym zrobił to na kanapie, byś się pewnie wkurzyła. Już w poprzednim odcinku... Nie, w ogóle koniec, dobra, cięcie, koniec. Nie.
Nie, ja się czuję niekomfortowo rozmawiając o takich rzeczach. Poprzednio już mnie skompromitowałaś, upokorzyłaś z tą koszulką. Przyznaję rację, nie lubimy się. Mieliście rację. Czy chodzicie razem na spacery? Z psem. Nie, no czasami ten. Mieliśmy taki moment w zimę chyba, nie? Że robiliśmy dużo kroków. Jak taki śnieg spadł i tak po takim skrzypiącym się tak... Jeju, no. To bardzo, no. Mieliśmy potem takie czerwone uda aż. Będzie pytanie, musisz zobaczyć tego burgera. Kraboburger! Bliżej, żeby w ostrości był. Szifra pyta, czy zjedlibyśmy takiego burgera. Ja bym zjadła, jeżeli ja to jest kraba. Spróbował. Znaczy, chyba, to wygląda na tarantula. Nie. Gdyby pojawiła się propozycja tańca z gwiazdami, to czy byście poszli? Ja nie. Chociaż wiesz co, ja jest jedna rzecz w tańcu z gwiazdami, która by mnie skusiła, to są te treningi i schudnięcie. Przecież to jest mój życiowy cel. Możesz to zrobić też bez tańca z gwiazdami? Nie, bo jestem zapuszczoną grubasicą, która po prostu ma 35 lat i... Nie. No przecież jak na przykład szła jakaś gwiazda do tańca z gwiazdami, to potem po prostu były przez pół roku spektakularne metamorfozy, bo najważniejsze jest to, że ktoś schudł podczas tego programu. Nie, no dobra, już nie będę sobie z tego robić jaj, ale wkurwiamy te komentarze. I nie dlatego, że one mnie bolą, tylko po prostu są... Po co? Co po co? Po co te komentarze, no? Ja wiem, że jestem gruba. Ja wiem, że powinna być szczuplejsza i to jest dużo zdrowsze, że cierpię na otyłość, ale jestem pod opieką lekarzy I schudłaś ostatnio ile kilo? 7. No, więc... I to jest u mnie kwestia... Nie będę już pokazywał tego paduszka, ale... Nie będę się też jakby tłumaczyć, ale naprawdę na... A ja 19? Na wagę u ludzi składa się tak wiele czynników i to nie jest tak zwana silna wola albo jej brak. Tylko po prostu jest coś takiego, jak, nie wiem, zaburzenia odżywiania, jak po prostu gorsze samopoczucie i to nie jest mój, kurde, cel życiowy. I życzę każdemu, żeby to nie był jego cel życiowy. Martwić się o wagę. Jedna rzecz, bo oczywiście często ten, no nie wiem, no, hejt to już za dużo powiedziane, natomiast często te takie z dupy komentarze są, wiesz, uzasadnione, ale wiesz, ja to robię w trosce o ciebie, ja się o ciebie martwię i tak dalej. Dobra, okej, zastanówmy się, co jest bardziej pożyteczne albo bardziej niebezpieczne. Czy otyłość, czy dopowiadanie o sobie, która walczy z depresją w ten sposób? Mhm. Znaczy, no nawet... Które zdrowie na tym bardziej ucierpi, nie? Mhm. No ale to nawet, ja nawet bym trochę się wzbraniała przed tą troską, bo ja nie do końca wierzę, że to jest troska. Ja rozumiem, że na przykład, okej, ktoś by nam teraz mógł zwrócić uwagę, że na przykład jeżeli byśmy mieli te mikrofony 10 centymetrów od twarzy, to wtedy by coś tam było lepiej. To rozumiem, że to jest jakaś troska, chociaż też nie ale wiem. Że co, to jest... że truje mnie ten mikrofon? Nie, że na przykład lepiej by dźwięk brzmiał. Rozumiesz, na przykład pisze do ciebie ktoś, kto się na tym zna i mówi ci, że coś tam, po prostu chce ci dać uwagę. Ale na przykład nie pisze jej w komentarzu, tylko pisze ci maila. No, albo wiadomość, oferuje ci jakąś swoją usługę. Ja nie wierzę w rady, dobre rady, płynące z czystego serca, które piszesz do obcej bądź osoby, bo to jest tak, że ja też obserwuję różnych ludzi w sieci, ty pewnie też. I to są na przykład osoby, które nie mają zielonego pojęcia o twoim istnieniu. Prawda? Na przykład są jacyś tam influencerzy, obserwujesz sobie. No tak, tak. No. I tobie się wydaje, że ty ich świetnie znasz, że wszystko o nich wiesz, a tak naprawdę nie wiesz nic. Widzisz jakiś tam wycinek dnia. Najbardziej mnie kiedyś uderzyło, bo ja też uległam kiedyś takiej iluzji, że jak obserwuję sobie influencera, który na przykład wrzuca 10 minut stories, co wiesz, masz ten milion tych kropeczek, to ta osoba relacjonuje cały dzień. Ale czym jest 10 minut z 20 razy 60 minut? Wiesz, z całej doby. Co to jest 10 minut? Ja ci policzę, jaki to jest procent. To jest bardzo mały procent. To jest 1/6 razy 24. Nie, dobra, no, błagam. No, nieważne. Nie liczymy. Zaraz muszę trzeba będzie zadzwonić do kogoś, kto zna się na kalkulatorze. I jeszcze wracając do tego, że tak samo, no nie wiem, ja... Ale ludzie często nazywają to konstruktywną krytyką. To wiesz, nie jest konstruktywna krytyka. Nie wiem, na przykład, no to jest tak samo jak, nie wiem, każdy ma inny gust, ubiera się na przykład w inne ciuchy.
I czy ja mam na przykład pisać, nie wiem, osobie, którą cenię za to, w jaki sposób prowadzi swój kanał, na przykład pisać, że powinna zmienić okulary, bo by ładniej wyglądała w innych? Wiesz, to są tego typu nie, uwagi. Po prostu wtedy możesz napisać maila i powiedzieć, ty słuchaj, mam fajne okulary, wyślę ci. Tak, albo się po prostu odwalić od cudzego wyglądu. Albo po prostu, no, dokładnie. To no, nie jest niczyja sprawa. Ode mnie, od rodziny, od mojej... Ten. I to, że ja teraz to mówię, to pewnie będę... Spodziewam, ja już po prostu znam na wylot te komentarze i to jest... to są komentarze pod tytułem, no dlatego teraz tyle o tym mówisz, bo cię to wcale nie rusza. To nie o to chodzi, że mnie to nie rusza. Robisz publicznie coś, więc musisz się liczyć. Nie, bo przede wszystkim ja nie jestem osobą publiczną. To raz. Definicja... Jesteś tylko sępem z Patronite'a. Tak. Chodzi o to, że po prostu straszliwie to jest przykre, jeżeli robisz coś, a dla kogoś ważne jest to, jak ty wyglądasz. Wiesz, ja jestem zadbana. Jestem zadbaną osobą. Dbam o siebie, myję się, nie wiem, noszę czyste ubrania, pielęgnuję się. Znaczy jakby wiesz o co chodzi. Dbam o siebie, naprawdę wkładam w to dużo siły, pracy. No wiem, czasami muszę czekać, aż się łazienka zwoli, bo coś długo. Dokładnie, dokładnie. I zmagam się z takim, a nie innym problemem i tyle, no. I pomóż do tego, no. Tym oto miłym akcentem przechodzimy do kolejnej rzeczy. Jeszcze jedno fajne pytanie widziałam. Ja cały czas myślę o tym kraboburgerze, kurde. Spróbowałbym. Czy słuchaliście Ich Troje w młodości? Nie. Sorry. Ja raz poszłam jako taka quasi opiekunka z moją siostrą i jej koleżanką na koncert Ich Troje i ja byłam przekonana, że moja siostra lubiła Ich Troje, a ona mi powiedziała, że sama została zmuszona przez tą koleżankę, z którą poszła i się okazało, że ta koleżanka też została zmuszona przez jakąś swoją kuzynkę, która jej te bilety kupiła. To był cały łańcuch poczucia winy w związku z pójściem na koncert Ich Troje do Domu Muzyki i Tańca, który miałyśmy wtedy pod domem. Ja myślę, że to w ten sposób właśnie wypełniali całe sale koncertowe. No bo to chyba było tak, że to był jakiś bilet zakładu pracy, wiesz o co chodzi. Mm-hmm. O, to jest dobre pytanie i uważam, że można fajnie podyskutować. Skąd ludzie wiedzą, że nie chcą dzieci, skoro ich nie mają? Czy przez obserwacje? Serio jestem ciekawa. Mamy trójkę. Czasem zastanawiam się, czy życie bez nich miałoby sens. I czy każdy, jak już pozna swoje dzieci, nie wyobraża sobie, żeby ich nie było? Ja nie umiem. Co nie znaczy, że strasznie chcielibyśmy pobyć sami i tak dla siebie tylko. Pytanie takie ogólne do innych przez Justynę. Bardziej mi o temat do poruszania chodziło, niż konkretnie do niej. Że przecież osoba... To znaczy, skąd wiesz, że coś, jeżeli nie spróbowałeś, jest bardzo takim... No skąd wiesz, że nie jesteś gejem, skoro nigdy... To jest bardzo ryzykowna w ogóle retoryka, nie? To jest tak jak, tak jak była, nie wiem, afera wokół klątwy w Teatrze Powszechnym. Wypowiadali się ludzie, którzy nie widzieli, no to zapytany tam jakiś prawicowy publicysta, no dobrze, ale pan nie widział. To dlaczego pan się wypowiadał? Na to odpowiedział, że nie próbowałem nigdy gówna, żeby wiedzieć, że kiepsko smakuje, prawda? Może mu kolega z partii powiedział, nie wiem. No. Czy na czym no to, partii, no tak, no ale to jest trochę robienie, wiesz, z logiki, bo to są zupełnie dwie różne rzeczy, nie? To jest tak jak, no... Tak, wiesz co, no to jest przede wszystkim ogromna odpowiedzialność, więc jeżeli się nie czujesz jeszcze, jeżeli człowiek się nie czuje jeszcze na tyle odpowiedzialny, albo w ogóle nie czuje się odpowiedzialny, żeby powoływać na świat nowe życie, no to może lepiej, żeby tego nie robił. No też powody niechęci do posiadania dzieci mogą być bardzo różne. Ostatnio bardzo silnym trendem jest taki trend, może nie posiadania dzieci w ogóle, ale nie posiadania więcej dzieci niż jedno. Żeby nie przeludnić planety? Nie, w ogóle nie z tego względu, tylko z tego, że dziecko, chociaż ja się z tym chyba nie do końca zgadzam, a na razie liznęłam temat. Ale chętnie o tym bym w sumie pogadała i nawet wiem, z kim o tym bym chciała pogadać. Ale to później. Ze mną? Nie. Teoria jest taka, że dziecko, kiedy przychodzi na świat samo, no to ma rodziców, jakby po prostu żyje sobie w... No nie masz wpływu na to, jakich masz rodziców, no ale generalnie jesteś dzieckiem, nie? Żyjesz sobie z tymi rodzicami. A potem przychodzi na świat drugi człowiek, zupełnie odrębna osoba, której ty sobie nie wybrałeś do tego grona. I że bardzo często od rodzeństwa wymaga się, szczególnie od starszego, tego, że się będzie opiekowało, że będzie lubiło, że będzie że będzie opiekuńcze, że będzie się dzieliło, że będzie wyrozumiałe i tak dalej. I że to nie jest rola dziecka, żeby wychowywać i opiekować się młodszym rodzeństwem teraz. Z tego, co ja rozumiem.
A druga rzecz jest taka, że to dziecko powinno samo zadecydować, czy ono z tą osobą chce tworzyć jakąkolwiek relację. Czy co, trzeba poczekać, aż dziecko urośnie i się zapytać, chcesz brata albo siostrę? No chyba to nie na tym polega, ale to jest coś... Zresztą kiedyś u Asi Pachli coś takiego widziałam, że ona czyta jakąś książkę, która właśnie też mówiła, że dzieci, które mają rodzeństwo, są bardzo poszkodowane, że jakby jest więcej negatywnych efektów z posiadania rodzeństwa, czy tam jakichś skutków, niż z bycia jedynakiem. Ja tak od razu zareagowałam, że to jest bzdura, bo gdyby mojej siostry nie było, to nie wiem naprawdę, czym przeżyła. Naprawdę nie wiem, bo mnie trzymała przy życiu niejednokrotnie. Ale z drugiej strony może wtedy by się inaczej moje dzieciństwo potoczyło, wiesz, nie musiałabym na przykład rywalizować o uwagę, no nie wiem, jakoś tak sobie zaczęłam rozkminiać. Z tym, że nie rozumiem, dlaczego to się koncentruje na dziecku, tym drugim, skoro tak naprawdę to dziecko, które przychodzi na świat jako jedynak, no też nie wybiera sobie rodziców. Mhm. To czemu ma ich kochać? Wiesz, o co chodzi? Skoro na przykład ich nie lubi jako osoby, jako osób. Nie, mi się już mózg tutaj zaczyna pod kopułą. Nie, to jest za trudne pytanie. Nie, bo to jest rozkmina, którą ja wyrzuciłam. Pewnie teraz bardzo tutaj to pokićkałam i być może to wynika z mojej ignorancji. Zapewne to wynika z mojej ignorancji. I nie wiem z czego. Ale nie, dlaczego ludzie wiedzą, że nie chcą mieć dzieci? Może po prostu nie chcą mieć... Nie, już. Nie chcą się dzielić. Ja czasami tak myślę, nie, że na przykład pewnie gdybym ja poznała swoje dziecko, na które nie wiem, czy jestem gotowa, to bym po prostu przepadła, nie? Tak jak w moich siostrzeńców. Mhm. I ostatnio, wiesz, o czym sobie pomyślałam, że z jednej strony to jest takie miłe, nie? Mieć coś takiego w życiu. Nie będę miała dziecka, nie zrobię tego Leosiowi i Karolkowi. Nie, na szczęście takiego myślenia nie miałam, chociaż przyszło mi do głowy, a coś to nie będzie brzydsze od nich. O Jezu. Wiesz, głupia myśl, taka totalnie prosta, ale wiem, że każda matka ma taką myśl w ciąży, że generalnie się trochę, że może nie każda, nie? Do ogólnie, ale... Jak urodzę brzydkie dziecko? Tak. Boże, coś no będzie brzydkie, no ale to jest oczywiście taka głupia myśl i bardzo przelotna, ale miałam bardziej taką myśl, że ja wiedząc, jakie ja mam tendencje do zatracania się w takich relacjach, że po prostu bym przestała być w ogóle sobą. Tylko stałabym się taką stuprocentową, wiesz, taką matką helikopterem. Na przykład tego się boję. No, wtedy musieliby dwa paczkomaty postawić u nas pod klatką. No. Nie no, rozpuściłabym dzieciaka jak dziadowski bicz. Raczej. Jestem ciocią, która tak rozpieszcza dzieci. A może byłabyś surowa dla swojego dziecka? Nie chcę być surowa, tylko chcę być taka, nie surowa, wiesz... No, nie no, w sensie nie rozpieszczająca. No może bym była, bo to jest podobno zupełnie coś innego. No tak ale jak nie dziadkowie wiem. Na przykład, wiesz, rozpieszczali tak. Wnuczęta, tak bardzo nie rozpieszczali na przykład swoich dzieci, nie? Tak. No, zależy, moim zdaniem odpowiedź na to pytanie... Dlaczego skąd ludzie wiedzą, że nie chcą mieć dzieci, skoro ich nie mieli? Czy z obserwacji? Bo generalnie problematyczne jest zmienienie zdania, jak się spróbuje. Znaczy, tak mi się wydaje. Szczególnie dla kobiety. Bo mężczyzna jeszcze ma taką opcję, że sobie odchodzi, nie? Ale to też jest tak, jak kochasz tę kobietę, z którą masz dziecko, no to... Wiesz, tam załatwę sprawę, ja wrócę, daj mi znaka, jak już wiesz tam... No jest problematyczne tylko wycofanie się szybko, zanim urośnie, żeby się zmieściło do tego okna życia, wiesz. No właśnie, może więcej osób po prostu woli nie, żeby nie mieć tego problemu później. Ale wydaje mi się, że to wszystko zależy od motywacji takiej decyzji. W sensie, jaki jest powód tej decyzji, że nie chce mieć dzieci. Bo na przykład, jeżeli jest to choroba... Mhm. No znam takie osoby, no, które też nie świadomie zdecydowały się w ogóle... Nie mieć dzieci. Nawet nie wchodzić w żaden związek, wiedząc, że są genetycznie tak chore. Obciążeni, że... W wypadku jakimś, wpadka jakaś, tak? Czy coś takiego? Nie, w ogóle nawet, że też nawet nie chcieli się... Obciążać tej nie chciał się, wiesz, wiązać, nawet nie wchodzić w żadną relację w ogóle z kobietą, bo wiedział, że on tak nie dożyje sędziwego wieku, więc nie chciał nikogo narażać, wiesz, na stratę bliskiej osoby. No a i tym bardziej dalej? Też... No, naprawdę, ojeju. No... No są też... Ale to wiesz, no to ja to rozumiem, ja szanuję bardzo, wiesz, takie podejście. Nie? No wiem, są teraz też słyszałam parę razy taki powód, że
dopóki się na przykład w tym kraju coś nie zmieni, no to ludzie, no ale to myślę, że to jest takie pierdzielenie. No, wiesz, no, tak jak w 2015 była, miała być fala emigracji. Nie? Tak, i nie było, ale... Chociaż nasza koleżanka Agata kupiła sobie działkę w Gambii. W Gambii, tak. A w ogóle Poland chłopaki polecieli, wyprowadzili się do Barcelony. I to właśnie z powodów ideologicznych, jakby takich osobistych, związanych jakby z traktowaniem... Planują wrócić? Nie wiem. Szkoda. Ale czekaj, bo chciałam jeszcze jedną rzecz. No są jeszcze te takie cała motywacja ekonomiczna i ekologiczna. Że nie chcesz powoływać na świat dziecka, które potem będzie musiały się mierzyć z tym całym gównem, który czeka naszą planetę, która została wyeksploatowana przez ostatnie tam stulecia. I że ludzie się boją, ale mi się wydaje, że to są ludzie z wysoką świadomością, którzy... Nie będę oceniał i komentował, bo miałem pomysł na jakiś kontrargument, ale... Mógłbyś przyjechać jak głąb parapet, tak? Dzik w sosnę. Dzik w sosnę. Krzysiu, w takim razie bardzo bym cię poprosiła o rubryczkę śmichy, chichy. Ale poczekaj, bo ty jeszcze miałeś kolorową prasę jakąś. Przegląd. Nie, czekaj, coś tam było. Tak, oczywiście, że tak. No, no, proszę, to jest do ciebie. Twój styl 94 rok. 94 tak. Rok, słuchajcie. 94. Tak. Tylko czyli to pokaz jest? Jak to sprawdzić? Miyake. Już. Kto to jest? To jest projektant Issei Miyake. Miyake. Przewidział, że w 94 roku, że będą nam potrzebne dokładnie takie czapeczki. Jak? Tamta, która jest... Jak ta, którą miałem na początku odcinka. Ona jest chyba z amelinium, nie? Bo z liścia kapusty. No ale jest z czubeczkiem, jest bardzo dziwna. Już w 94 roku było wiadomo, że Bill Gates będzie chciał nas na skraj ziemi. No 94 rok był przed 95 rokiem, a w 95 roku co wyszło? Windows 9.5. Dziękuję. Przypadek? Trzeba sprawdzić, czy jest jakiś film z żółtymi napisami na ten temat. Jak znajdziecie, to bardzo prosimy o... A dlaczego na przykład na kanale Sekielskich nie ma filmów dokumentalnych z żółtymi napisami? Czemu? A może by to zwiększyło im zasięgi? Bo może to trzeba... I w ogóle... No zadzwoń do Marka, weź mu powiedz. Serio dzwonisz? No. Jezus. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Z Justyną mamy takie pytanie do pana. No. Czy dlaczego nie macie żółtych napisów w filmach? Bo my nie jesteśmy jeszcze oficjalnie przyjęci do organizacji Lightworkersów. Mhm. Mhm. Czyli to jeszcze nie jest ten krąg wtajemniczenia? To nie, bo my to tak naprawdę tak rozpiewujemy trochę, ale... No umówmy się, że tak nie jesteśmy też mile widziani jednak w tych rejonach galaktyki. No. Chcielibyśmy trochę, ja bym tak chciał, ale nie wiem, docent Komarenko i profesor Górniak jeszcze nie do końca chyba się przekonali do nas. Mhm. A ty szczepiłeś się już może? No ja się zaszczepiłem, ale wiesz co, ja bym wolał, żeby tego nie opublikować nigdzie, wiesz, takich informacji. A, dobra. Bo to wiesz... Bo to po prostu mi przeszkodzi chyba, żeby wstąpić do Lightworkersów, no. Albo jak miło było cię poznać tak w takim razie. Doktor Violetta Kołakowska to widziała, to od razu mamy, wiesz, kilka głosów mniej, nie? W prezydium tam klubu. Mhm. No. Ale żółte papiery łatwiej pewnie załatwić, choć nie wiem. Napisy. No napisy trudniej, papiery łatwiej chyba, nie? Chyba tak. Ale to dlatego są to żółte. Że jest idiotą, ale nie każdy ma na to kwit, nie? Zagadka rozwikłana. Powiedz mi się ten, czy pozdrowiłeś, bo nie wiem, czy mówiłeś o Justynie, że poznaliśmy taką poetkę i ona... A, to trzeba ją pozdrowić. Prosiła, żebyś podziękował, nie, pogratulował Justynie ciebie. Tak. A pogratulowałeś Tomkowi, brata? Nie, bo my tak się nie lubimy za bardzo, więc tu chodziło o bliskie osoby, nie? A, okej. Okay. Tak, a widzisz, wiesz... to dowód na tą... Dobrze, my zaraz przeczytamy coś w ogóle, pani Krystyny. A ja chciałam Markowi pogratulować jego samego. No dobrze. No, pożyczyć mi później tam z 500, co? Dobrze. To z Patronite'a dorzuci, no. Dobrze, Marku, nie ma problemu. To pa, buziaczki. A no. A jeszcze tak ze 200 za ten, za te nominacje do Pika.
Dobrze, okej, jak wygram, dobrze, no dobra. Nie, za nominację 200, jak wygrasz Tausena. No, dobrze. Ja oddam tam później, nie? Nie, no to spoko, wiesz, no. Co tam dla mnie, nie? 1000 zł w tej czy we w te. Krótsze doczepy zrobię. Krótsze doczepy zrobię, dokładnie. Ty, ale jakbyście mieli kogoś, kto robi rzucę napisy, to ja bym chciała, bo ja mam problem, wiesz, że teraz budżetałem, mam problem. Zawsze chętnie, jakby ktoś zrobił rzucę napisy, to ja bym zamieścił. No to może ktoś w komentarzach będzie miał pomysł, jak zrobić żółte napisy do filmów. Tak. Bo to, wiesz, nawet może być tam co innego niż w treści, nie? Bo się po cichu słucha, żeby nikt nie słyszał, czego słuchasz, więc w ogóle zupełnie możecie tak jakby zduplikować sobie zasięg, moim zdaniem. No wiem, wiem. Bo YouTube podobno lubi napisy, a żółte to po prostu kupują Jurga chyba. No przecież można, przede wszystkim macie dwa filmy o księżach, no to przecież można zrobić o reptilianach. Oni po to noszą przecież sutanny, bo tam ukrywają ogony. No. No i też na pewno tam pedofilów jest trochę, ale kurczę, nie wiem w Warszawie, gdzie jest kościół. Reptilianów? No. Ratuszowa. Ratuszowa? Na Ratuszowej. Tam, gdzieś przy zoo? No, no wy. Wy? Tam jest... Tam jest taki kościół na terenie, tak. Znaczy, no to akurat jest kuria przez tam płot. Tam z biskup bardzo... ma widok na lemury, ale kawałek dalej jest taki, to się nazywa herpetarium? Nie. Gdzie są gady, to ja myślę, że tam trzeba, tylko że w odpowiednie miejsce tam wejść, ale tam jest, tak słyszałem. Ty, a powiedz, Justyna, ty wiedziałaś, że herpetarium jest takie słowo w ogóle? Nie. No ja też, nie, właśnie, Krzysztof, a ty... Ja myślę, że on je zmyślił właśnie. Ja muszę sprawdzić, czy się teraz nie zbłaźniłem i czy to nie, no, bo herpetarium to brzmi nieźle, nie? Powiem ci, w ogóle zawodowo brzmi. A ty jesteś profesjonalistą w końcu, przecież ja wiem najlepiej, natomiast... Co to jest herpetarium, to nie powiedz lepiej. Herbe czy herpe? Herpetarium. Kurde, może to o wady chodzi. Herpe. Bo akwarium to ryby, nie? Tak. Terrarium. A terrarium znasz? Może to jest opryszczka? Jest, herpetarium. Rodzaj lub część ogrodu zoologicznego służąca do eksponowania żywych okazów gadów i płazów. Okej. Okay. A herpex to jest opryszczka. Opryszczka. No, nie, no dobra, okej. Okay. To ja chciałem powiedzieć, że tym bardziej widać, że to były prorocze słowa pani Krystyny ze Szczecina i te gratulacje Justyna tak. Się należały. Dobra. Dziękuję bardzo, Marku. Gość odcinka Marek Sekielski. Pa, pa. Dobranoc. Pa. Ale skoro... to jest pomysł w ogóle, no. Wiesz, żeby zrobić zupełnie alternatywne tłumaczenie. Przekaz podprogowy. No. W każdym razie kobieta, pani poetka, pani Krystyna ze Szczecina, o której mówił Marek Sekielski, to pani Krystyna Aleksandra Nawój, poetka, działaczka, była mieszkanka PGR-u, która wydaje sobie... Rozmowę z panią Krystyną można zobaczyć na kanale... Sekielski Brothers Studio. W ramach cyklu Jestem z PGR. W ogóle świetny, świetny, świetny cykl. Bardzo polecam odcinek z Karolem Okrasą i z Przemysławem Saletą. Dwa moje ulubione odcinki. Ale jeszcze jest z koleżanką. Też bardzo fajne. Jak się nazywa prowadząca, przepraszam. Joanna. I właśnie jedną z gościń była pani Krystyna, która podarowała mi tomik poezji. I Justyna przeczyta swój ulubiony wiersz. Wiersz pod tytułem Rozmowa dwóch panów. Ja kobiet w ogóle nie rozumiem. Zainwestowałem w nią. Dostała, co chciała. A to pierścionek złoty i piękne kolczyki. A to bransoletkę i nówka kluczyki. Do samochodu, który sama sobie wybrała. Tyle jej dałem. Harowałem jak wół. I co w zamian dostałem? Odeszła. Mówiła, że już nie może. Że nie wytrzyma. Krzyczała, pomóż mi Boże. Ja umieram jak ptak w złotej klatce. Powiedz, bracie, co ja źle zrobiłem. Jej zachcianki spełniłem. W jej myślach czytałem. Drugi mężczyzna słuchał i zawstydzony szepcze jemu do ucha. A ty ją kochałeś? Czy tylko jak lalkę ją traktowałeś? Mężczyzna rozżalony patrzy we wszystkie strony i nagle krzyczy. Tyle w nią zainwestowałem i dzisiaj kosza dostałem. Dlaczego? Dlaczego? Powtarzał to pytanie i patrząc w szybę restauracji Budda, mówi, ja jej czasu nie poświęcałem i kochać jej nie umiałem. Na wszelki wypadek oddaj kluczyki. Polecamy. Teraz uwaga, zapnijcie pasy,
ponieważ wsiadamy na karuzelę śmiechu. Conversation Street. Śmichy, chichy. Od razu zaznaczymy, że można wygrać 70 zł. Publikując historię ze zdjęciem. Najzabawniejszą, po prostu najzabawniejszą historię, jaka wam się przydarzyła w życiu. A taka historia przydarzyła się pani Bożenie z Obrazowa. Jaka to pora roku? Wybrałam się z dziećmi na wycieczkę do Warszawy. Na Stadionie Narodowym odbywał się mecz, a wkoło było pełno kibiców. Zobacz, córeczko, a to są kibice Legii Warszawa, powiedziałam do Dominiki, wskazując na sporą grupę rozbawionych mężczyzn. Mamo, a czy oni pomylili porę roku? Spytała córka. Nie, odparłam. Jakiej puenty się spodziewasz? To dlaczego mają szaliki? To dlaczego w takim razie oni w upał zakładają szaliki? Dociekała, czym mnie bardzo rozbawiła. No właśnie. Dlaczego? W gardziołku, żeby nie było zimno. Oni się może oni właśnie nie piją alkoholu, bo tak to by się mogli... Nie no, szaliki też rozgrzewają gardła, którymi potem można śpiewać Mistrzem Polski jest Legia. No. Ja znam akurat inne piosenki sobie... na temat Legii. A ja na temat Górnika, dziękuję. To na sam koniec odcinka, bo jak widać jednak nasze różnice są nie do powodzenia. Oszczędzę więcej tych śmichów i chichów, ponieważ po prostu obawiam się, że oplujecie monitory, połkniecie smartfony i w zasadzie no... Dobra, będzie... więc teraz poważna rzecz, bo chodzi o zbiórkę. Chciałam wam powiedzieć o zbiórce na Justynę Kaszycką, która ma 33 lata, jest moją imienniczką i pochodzi z Zabrza. Cierpi na chłoniaka Hodgkina, chyba tak to się czyta. I walczymy w tym momencie o życie Justyny. Jest to zbiórka zweryfikowana przez Się Pomaga. Justyna bardzo cierpi. Chciałaby po prostu żyć i nowotwór niestety nie odpuszcza, więc zbieramy na terapię. Oczywiście link do zbiórki wrzucam wam tutaj w komentarzu, czy w opisie odcinka. Być może tutaj jeszcze gdzieś tam się pojawi, ale chyba nie mogę. I pomóżmy po prostu Justynie. Chociaż troszeczkę. Chociaż każdy, tak troszeczkę. Jak każdy by troszeczkę. Nawet złotóweczkę. A ja też robię przelew za chwilkę. No. To dziękujemy wam bardzo. Ty już jesteś po kawalerskim? Jak było? Jak było na twoim kawalerskim wieczorze? Masz wehikuł czasu? Jak wehikuł czasu? No, takie urządzenie, które nie pomaga mam. Przemieszczać się w czasie, nie w mam. Przyszłość i w przeszłość. No nie mam. I potrzebuję go nie po to, żeby cofnąć się w przeszłość i czegoś nie zrobić, tylko potrzebuję od dzisiaj przenieść się w przyszłość, zobaczyć jak było i teraz cofnąć się i powiedzieć tobie, bo... Nie wiesz. Nie wiem. Bo jeszcze się nie odbył. A nawet... Panieński? Jeszcze nie. Był na nim Lech Wałęsa? No bo można Jezus, no tak, bo teraz myślałam, że może po prostu się o czymś dowiedziałeś od moich przyjaciółek, ale mam nadzieję, że nie. Dobra. Bardzo przepraszamy za zmarnowanie 58 minut, no czy tam to jest może surowy troszkę materiał, mniej. Tak. Przepraszamy. Przepraszamy, zachęcamy was do czytania poezji i do wspierania braci Sekielskich na Patronite, ponieważ... Marek też chce zrobić doczepy. Nie, Marek chce wejść do A, Marek chce zrobić żółte napisy do filmów, okej. Okay. A jak starczy, to i do czapy by mu się przydało. Także, nie? Marku, życzymy ci powodzenia w dostaniu się do kolejnych kręgów. I tym żenującym żartem kończymy.